Dzień dobry, Michał Kolanko, Rzecz o Polityce. Zaczynamy specjalny program. Dziś komentarze po wyborach samorządowych, po pierwszych sondażowych wynikach państwa. I moim pierwszym gościem jest Ryszard Czarnecki, europoseł Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Jak nastroje na Nowogrodzki? Dobre, chociaż oczywiście zawsze mogło być lepiej. Cieszy nas bardzo najlepszy wynik... a od 1989 roku, gdy chodzi o sejmiki dla formacji politycznej, poza chyba AWS-em w 1998 roku. Wynik świetny, no, wzrost o 7% w porównaniu z tym, co było 4 lata temu. Platforma spadek o parę procent. Tendencja bardzo pozytywna, zwłaszcza, że proszę sobie przypomnieć wybory samorządowe rok przed parlamentarnymi w roku 2010 i... W e, i potem mieliśmy wyraźny wzrost na wybory parlamentarne Dobre prognozy. O dobrej prognozie, ale w dużych miastach prawo i sprawiedliwość nie wygrało. W większości dużych katowice miast... W a... turze, w no katowice tak, ale w pierwszej turze, w katowice w pierwszej turze. przez. E, tak, tak. PiS, oczywiście, ale w Warszawie. Chyba wynik Patryka Jakiego nie był taki, jak Państwo oczekiwali. Na pewno chcieliśmy drugiej tury, to oczywiste. Chociaż uwaga, Patryk Jaki uzyskał wynik o 3% lepszy niż Jacek Sasin w pierwszej turze, a wtedy była druga tura. Wynikało to z tego, że, że po prostu głosy w Warszawie w roku 2014 się rozproszyły, a teraz nastąpiła polaryzacja bardzo wyraźna i stąd zwycięstwo Rafała Trzaskowskiego w pierwszej turze. Ja bym powiedział tak. Patryk Jaki pogratulował Orfejuszu Trzaskowskiemu od razu. E, Bardzo dobre zachowanie. Cały czas czekamy, aż Grzegorz Schetyna pogratuluje panu prezesowi Orfejowi Kaczyńskiemu. Czekamy, czekamy, czekamy. No to jest to oczekiwanie, może się moim zdaniem nieco przedłużać. Ale pytanie, co dalej? Co jeśli chodzi o sejmiki i koalicje sejmikowe? Jak państwo sądzą, w ilu, jak w Prawo i Sprawiedliwości się mówi, w ilu sejmikach Prawo i Sprawiedliwość będzie rządzić? No, czekamy teraz na te głosy liczone. Ja trochę tak się martwię, że, że, że nie było żadnych choćby cząstkowych wyników na stronie państwowej komisji wyborczej. Wczoraj były wybory również w Kolumbii Zachodniej, i tam natychmiast po paru godzinach była informacja, kto wygrał, nazwiska radnych wszystkich. Słyszymy od szefa PKW, że to dopiero w czwartek nastąpi. No, trochę, trochę. Oczywiście można powiedzieć, że jest postęp z tym, co było, z tym chaosem, co było czwartek temu, ale, ale trochę to wolno trwa. Czekamy na wyniki do sejmików. Na pewno poprawimy wynik. Na razie mamy 1,15, jeden sejmik nasz, 15 pozostałych w rękach Platformy PSL-u. To się zmieni na naszą korzyść. A jak pan sądzi? Jak myśli pan, czy te wyniki były też. Dostrzegane dostrzeżone w europejskich stolicach? Czy myśli pan, że Bruksela, Berlin, Paryż, Londyn obserwowały te wybory? Na pewno bardzo uważnie, na pewno bardzo uważnie i, i na pewno w mediach będzie eksponowała kwestia dużych miast, no może pod katowicami, nie chcę być tutaj ironiczny, bo nie zachodnich. Natomiast myślę, że analitycy doskonale widzą że mamy znaczący postęp, gdy chodzi o sejmiki, a te wybory do sejmików są najbardziej takie, powiedziałbym, wiarygodne pod kątem wyborów parlamentarnych. Ale właśnie, a wracając jeszcze do samych, samej kampanii, mówi, myśli pan, że premier Morawiecki jako twarz Prawa i Sprawiedliwości, jako ten główny rozgrywający w kampanii wyborczej się sprawdził? Myślę, że główny rozgrywający to jest prezydent Rasał Kaczyński. Natomiast oczywiście twarz, Mateusz Morawiecki, tak, dobra twarz. Twarz sukcesów gospodarczych, twarz uszczelnienia stóp podatkowego, twarz likwidacji, czy olbrzymiego ograniczenia, mówiąc ściśle, tej czarnej dziury vat -owskiej. dobra twarz i, i twarz na pewno w dalszym ciągu Rady Ministrów. A czy sądzi pan, że, no właśnie, co, co teraz dalej się, dalej się wydarzy? Myśli pan, że po tych wyborach będą jakieś zmiany w rządzie, zmiany w, w Sejmie w najbliższych tygodniach, miesiącach? No, y, zmiany w sejmie to też y, trochę zależy od wyniku wyborów, bo niektórzy z naszych prendarzystów y, kandydują na różne funkcje. Niektórzy myślą też tak po cichu, nie powiem o nazwiskach, ale myśleli o buławach marszałkowskich, gdy chodzi o marszałków sejmików. A y, natomiast y, y, ja nie sądzę, żeby do końca tego roku y, były jakieś zmiany w rządzie myślę, że być może niektórzy ministrowie czy sekretarze stanu będą kandydować w wyborach europejskich i wtedy zmiany nastąpią, no, siłą rzeczy, tak, jeżeli zostaną wybrani. Natomiast nie sądzę, żeby to w ciągu najbliższego półrocza jakieś zmiany w rządzie istotne były. A jak pan obserwował ten ostatni zwłaszcza tydzień kampanii, myśli pan, że ta, ten spot o uchodźcach był pomocny? W, w tym osiągnięciu tego wyniku przez PIS, czy, czy raczej zaszkodzi? ja myślę, że nie miał dozującego wpływu, ani pozytywnego, ani negatywnego. Gdyby ten spot był puszczony wcześniej, to pewnie efekty jego byłyby albo pozytywne, albo mniej pozytywne, byśmy zobaczyli, były większe. Natomiast myślę, że, że raczej on chyba utwardził nasz elektorat. Czy pozyskał nowych wyborców? To już pytanie do socjologów. Proszę, a pytanie też o władzy, o spotkania władz, prawa i sprawiedliwości. Czy myśli pan, że w najbliższym czasie zbierze się na przykład komitet polityczny, żeby podsumować wybory? No, na pewno tak. Zresztą też rada polityczna, więc trzystosobowa rada polityczna, bardzo duża struktura. Oczywiście tak. Po każdych wyborach takie grebia się zbierają. No także, żeby przedyskutować, bo to zawsze znaczy uważam, to jest sukces, natomiast to należy zastanowić się. E, e, czy, co należy sprawić, żeby ten sukces był większy w przyszłości. Ale też pytanie, że to jest kwestia po, po, drugiej, po drugiej turze, po 4 listopada, czy bardziej tych spotkaniach tak, chciało tak, 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 To, to oczywiste, roku. że pełna ocena wyników wyborów nastąpi e, 5 listopada po, po, e, po zakończeniu drugiej tury, no, myślę, że ona może być bardzo interesująca w Gdańsku gdzie sondaże dają zwycięstwo Kacprowi Płożyńskiemu, a nie panu Adamowiczowi? bo też w, w, uwaga mediów w tej kampanii była skupiona na, na Warszawie, to no. fakt, ale właśnie w Gdańsku, to w Gdańsku Prawo i Sprawiedliwość odniosło hmm, pewien odniosło Kacpr dostał się do drugiej e, tury. Myśli pan, że teraz uwaga mediów, albo na przykład premiera Morawieckiego, profesora PiS będzie skupiona na, na Gdańsku i na Krakowie? Myśli pan, że będą... Si Wizyty w tych Wiesz, Ja myślę, że to już jest decyzja naszego kandydata, Kaspara poszyńskiego, jaką kampanię on będzie prowadził przez te dwa tygodnie, już teraz nie półtora tygodnia plus jeden dzień do ciszy wyborczej, do ciszy wyborczej przed kulturą. Ja zwracam tylko uwagę, że rzeczywiście kampania była skierowana oczy mediów były skierowane na Warszawę, jak i w na Poznań. Naucz na pewno, z racji oczywistych, no, przestępstwo i skazanie za przestępstwo no do co co dalej? Natomiast nie mówiono w ogóle o Katowicach. W no, sytuacjach, kiedy w Katowicach nasz kandydat uzyskuje dwa razy lepszy wynik niż eksporowana postać w Obywatelskiej, e, czy też w Gdańsku, gdzie przecież to no, oczywiście przed y, drugiej tury Katarzyński ma szansę na prezenturę, ale wygrał z Jarosławem Wałęsą. No, bardzo mocno promowanym przez Platformy Media Krajowe, więc to sukces jest naprawdę duży. Właśnie, co sam Pan przypomniał o wyniku w Łodzi? Czy myśli Pan, że Hanna Zdanowska rzeczywiście nie obejmie urzędu? No, procedura jest taka, że, że wszystko w rękach wojewody, Pana Profesora Zbigniewa Rała. On najpierw, jeżeli podnieś taką decyzję, to najpierw zwróci się do Rady Miasta. To nie jest decyzja od razu jego, tak? Ale czy to prosty, uruchomi, kiedy uruchomi, czy uruchomi, po to pytanie, to już jest decyzja wody. Rozmawialiśmy przed chwilą na chwilę o echach międzynarodowych właśnie wczorajszych wyborów. Myśli Pan, że ten, te wybory będą miały właśnie wpływ na, na pozycję międzynarodową Polski, pozycję premiera Morawieckiego? Czy nie pan. Yy... Zachód widzi, że w Polsce każdy ogłasza zwycięstwo tak naprawdę, bo, bo oczywiście opozycja będzie się eksponowała wyniki w niektórych dużych miastach, nie we wszystkich, na pewno nie w Gdańsku, a może nie w Krakowie, na pewno nie w Katowicach. Natomiast no, wyniki do sejmików są dla nas bardzo korzystne. Oczywiście zawsze można powiedzieć, że mogło być lepiej. Więc te wybory... Nie sądzę, żeby zmieniły jakoś w sposób istotny pozycję pana premiera Morawieckiego. Myślę, że więcej materiału będą mieli nasi partnerzy zachodni po wyborach europejskich, które będą się tak, w dzielę maja. Mówię o tym, bo na przykład wybory w Landtaga, do Landtagów w Niemczech, w Awarii, na przykład, czy w innych regionach... No. My je śledzimy bardzo uważnie, więc zastanawiam się, czy jest taka symetria między, tymi, między tym, że my śledzimy wybory właśnie w Niemczech, a na przykład, nie, czy Niemcy śledzą wybory Dobre w porównanie, na pewno. W, Może nie jest to w, tak w bardzo, Polsce. niekoniecznie będzie temu towarzyszyć jakieś analizy medialne jak u nas, ale spada, tylko że u nas te wyniki wyborów lokalnych, one nie przełożą się na jakieś trzęsienie ziemi w Warszawie na zmiany w rządzie. Wybory w Landzie Hesja? Y, Mogą się przełożyć, tak? Właśnie, A Kartelz Merkel no, nie musi dotrzeć do końca roku. No właśnie pytanie też, co, co dalej z układem z sytuacją międzynarodową? Wydaje się, że główną tezą, głównym tematem w, w Brukseli i w Strasburgu na razie jest Brexit? Myśli Pan, że tutaj będą jakieś nowe wydarzenia w najbliższych tygodniach miesiąca. P no, pytanie, czy nastąpi Kolejny jeszcze szczyt w tym roku, w listopadzie, w czasie obecnej prezydencji austriackiej na temat Brexitu. Myślę, że, że jest to możliwe. A na razie mamy do czynienia z kursem na twardy rozwód. Może dlatego także, że pomijając tam kłótnie wewnątrz brytyjskiego rządu i brytyjskiego. Parlamentu House of Commons Izby Gminy, ale także dlatego, że Unia Europejska specjalnie taki twardy kurs przyjmuje wobec Wielkiej Brytanii, żeby pokazać innym potencjalnym chętnym na exit uważajcie, uważajcie, jak będziecie opuszczać Unię Europejską, to was przeczołgamy, zrobimy wam ścieżkę zdrowia. Myślę, że Bruksela dość konsekwentnie w tej kwestii się zachowuje, co oczywiście tak naprawdę wbrew pozorom tylko zwiększa ilość eurosceptyków, bo nikt nie lubi być tak przymuszany na, na siłę. A uważa pan, że z punktu widzenia Polaków, czy Polacy w Wielkiej Brytanii, obserwując tą chaotyczną bardzo dyskusję i w rządzie brytyjskim, i w jakimś sensie też w Brukseli, wobec Brexitu, mają się o co, mają się czym martwić? Myślę, że tak. Myślę, że tak i nie, nie ma co ukrywać, że oczywiście rząd polski, w relacjach bilateralnych robi wszystko, żeby ich prawa były zachowane. Na pewno, to możecie powiedzieć na 100%, będzie trudniej Polakom, którzy będą chcieli przyjechać do Wielkiej Brytanii. To na 100%. Natomiast czy będzie tak samo dobrze, czy tak samo jak tym Polakom, którzy w Wielkiej Brytanii są od, od paru miesięcy, czy od paru lat, czy kilkunastu lat, no tego nie wiemy, ponieważ y, Wielka Brytania może wprowadzać pewne ograniczenia. Im, y, bardziej, im większe ustępstwa w sprawach, y, nazwijmy to, ekonomicznych wobec Unii, unii tym będzie próba, no, kupowania tych Brexiterów właśnie takim twardszym stanowiskiem wobec świeżych, czy, czy mniej świeżych, dawniejszych imigrantów spoza, spoza na koniec, e, z, z Unii Europejskiej. Na koniec jeszcze pytanie o samą, samą relację, relację Polski z Komisją Europejską, z Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości. W piątek, tuż przed wyborami, tuż przed ciszą wyboczą, była decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości o tak zwanym zabezpieczeniu, postanowienia o zabezpieczeniu jeśli chodzi o Sąd Najwyższy. Jak pan sądzi, czy, czy polski rząd, czy w Sejmie na przykład się kolejne zmiany w prawie o właśnie Sądzie Najwyższym? Znaczy no, po pierwsze to już nie sprawa Komisji Europejskiej, która rola, jej rola słabnie, no bo już wszyscy czekają na nową Komisję Europejską z dużymi zmianami. Bez komisarza Bielikowskiej, bez komisarzy z Włoch, Austrii, Czech, a pewnie Holandii. A y, natomiast y, nowy parlament, oczywiście, europejski. Co do trybunału, no to wie pan, y, przejdźmy z poziomu publicystyki na poziom formalnoprawny prawny Jeżeli pan by się tak wgłębił w uzasadnienie, y, nie te, tylko to, które znamy już dotyczące Puszczy Białowieskiej, to okazało się, że tam po prostu e, Trybunał w Luksemburgu stwierdził, że rząd Polski naruszył prawo, ale rząd Polski ma rozstrzygnąć, co z tym zrobić. Rząd Polski wtedy w ramach pewnego kompromisu z Unią sprawę e, uznał, że no... Pójdźmy na kompromis. Natomiast, e, natomiast tutaj najpierw musimy przeczytać to, co Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej zawarł w uzasadnieniu tego werdyktu, e, i rząd potem odpowie. Na pewno Polska jest członkiem Unii Europejskiej, będzie członkiem Unii Europejskiej, o polityce nie ma mowy, ale to nie znaczy, żebyśmy czasem nie mieli e, różną opinię, różne zdanie z różnymi instytucjami unijnymi. O tym, jak będzie wyglądała relacja Polski z Unią Europejską, i oczywiście komentarze po wyborach, będziemy o tym jeszcze wielokrotnie mówić. Teraz bardzo dziękuję za rozmowę. Państwa i moim gościem był Ryszard Czarnecki, eurodeputowany Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję bardzo i zapraszam Dziękuję. już za chwilę na kolejną część programu specjalnego Rzecz o Polityce w dzień po wyborach.